liczne występy, dobra muzyka i znakomita zabawa. W ostatnią sobotę czerwca park gminny tętnił życiem za sprawą Dnia Boronowa. Ciekawe animacje z kapitanem Kukiem rozpoczęły tegoroczne świętowanie. Tańczyliśmy, no i był śnieg, no i panki, no i pociąg z daleka. Następnie na scenie zaprezentowały się sekcje działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie. Ćwiczą przez cały rok po to, żeby móc się właśnie z okazji Dnia Boronowa zaprezentować. Także występowały nasze sekcje wokalne, solistki, zespół Nutki, no i sekcja taneczna Iskierki. Podczas imprezy mieszkańcy i przybyli goście mogli także wysłuchać utworów w wykonaniu zespołu ludowego Boronowianie. Są tutaj same osoby, które lubią tańczyć, lubią śpiewać. Całym sobą pokazują to, że śpiew dla nich jest czymś bardzo ważnym. Potrafią się bawić, potrafią się cieszyć, co było zresztą widać. I nieważny jest wiek, ważne jest to, co w duszy i w sercu gra. Dzisiejszy występ byłam właśnie z drugiej strony i powiem, że naprawdę wypadł znakomicie. Wszyscy dali z siebie 101%. W czasie najmłodsi uczestnicy imprezy korzystali z całego wachlarzu zabaw i atrakcji. Atrakcje tutaj są bardzo fajne i bardzo wiele można robić. Na przykład biegać po dmuchańcach, albo kręcić się na tym byku, albo skakać na trampolinach i spędzać czas z przyjaciółmi i z rodziną. Byłem na bungee, na skakaniu, teraz idę na dmuchaniec. Jeszcze tu można na rolce jeździć i można jeszcze podźwigać się na drążkach. Świętuję, bo jest fajnie, a w domu tyle ciekawych rzeczy nie ma jak dmuchane zamki czy te slajmy, bo no ja nigdy nie robiłam slajma i to jest fajne. Tego dnia sporą dawkę pozytywnej energii dostarczył przybyłym gościom zespół Energy Folk. To jest kultura, więc wydaje mi się, że ponieważ mamy muzykę folkową z całego świata w naszym repertuarze, każda muzyka folkowa jest specyficzna, ale każda jest przyjemna, miła do posłuchania i do potańczenia, więc staramy się tę muzykę łączyć z różnymi gatunkami, głównie tanecznymi i popowymi, więc myślę, że fenomenem tej muzyki jest to, że ona jest po prostu przyjemna do słuchania. Przy dźwiękach muzyki przybyli goście odwiedzali liczne stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze, integrowali się i miło spędzali czas. Jest sporo uczestników dzisiejszego święta, tego naszego Dnia Boronowa. Część jest przed estradą, a sporo mieszkańców i gości jest na terenie całego naszego gminnego parku,
który ma wiele atrakcji do pooglądania, do zwiedzenia, do zobaczenia. Można sobie spokojnie przejść, pooddychać świeżym powietrzem. Rozrywka przede wszystkim, myślę, że dziś wyjść do ludzi, bo przez ten COVID to też trochę przyblokowani byliśmy, więc teraz jak najbardziej takie imprezy to są super. No i pogoda dopisała, to jest też najważniejsze. Dzień Boronowa to takie po prostu festyn wszystkich mieszkańców Boronowa. Bardzo mi się tu podoba. Atmosfera fajna, taka luźna, jeszcze na pewno będzie ciekawy program. Jak co roku przepięknie. Boronów to jest w ogóle przepiękna miejscowość, a imprezy w Boronowie są zawsze udane, zawsze dużo ludzi, zawsze fajne gwiazdy i wiele, wiele atrakcji na pewno dla dzieci. A zresztą jest to moja miejscowość rodzinna, także bardzo chętnie zawsze tutaj wracam. Tak, jak ja już emeryt, to co, mogę się belekaj wyskoczyć, nie? I szwager przyjedzie, i brat, i ten, no. To się należy, że jest okazja spotkać. Kupiłam sobie jedzenie i bawiłam się w parku też. Fajna zabawa jest. I no, można pooglądać jakieś występy różne. Wszyscy się gdzieś tam integrujemy, mamy okazję do porozmawiania ze sobą. Są mieszkańcy Boronowa, którzy nie widują się być może na co dzień, więc mogą dzisiaj porozmawiać. Są goście, których też znamy, ale mieszkają gdzieś tam w sąsiednich gminach, także bardzo fajnie każdy gdzieś tam w swoim towarzystwie siedzi, spędza czas. Wieczorem przed publicznością wystąpił Jacek Stachurski, który porwał uczestników imprezy do zabawy.